Cudowne lata. W rolach głównych odcinek 112. Małe kobietki. Zbyt długo władzę sprawują biali mężczyźni z klasy średniej i w średnim wieku. Wiele kobiet pragnie odmienić swój los i poszukuje konkretnych sposobów, by to uczynić. Wiosną roku 1973 ruch wyzwolenia kobiet był u szczytu potęgi. Amerykę ogarnęła rewolucja, ścierając dawne stereotypy, budując nowe drogi. Był to czas rozbudzonej świadomości i wielkich oczekiwań. Czas walki o wolność i równość. Kobiety stawały wobec trudnych i skomplikowanych wyborów. Tosty zwykłe czy z rodzynkami? Na przykład moja matka. Z rodzynkami. Proszę. Była kobietą swoich czasów, kobietą sukcesu. Jest jeszcze sok? Oczywiście, kochanie. Tylko nie jedz za szybko, kobietą cenioną. Świetna jajecznica. Nikt nie robi takiej jajecznicy jak mama. Jest jeszcze kawa? Wszystko, co robiła, spotykało się z naszym największym szacunkiem. Pomogę ci. Gdy nalewała nam kawę, smarowała tosty masłem, czy choćby cerowała nasze skarpetki, my, panowie Arnoldowie, zawsze wspieraliśmy ją i dodawaliśmy otuchy. Aż pewnego dnia postanowiłam pójść do pracy. Do pracy? Chyba już czas. Naprawdę? Mama miała już pracę, tylko żaden z nas nie był tak gruboskórny, żeby powiedzieć to na głos. Przecież masz pracę, zajmujesz się nami, cicho, głąbie. Nie mam już się kim zajmować. Karen wyprowadziła się, wy dwaj całymi dniami jesteście w pracy, a Kevin lada dzień wyjedzie do koledżu. Skoro skończyłam studia, powinnam poszukać czegoś bardziej absorbującego. Trudno było sobie wyobrazić coś bardziej absorbującego niż zajmowanie się nami. Może znajdę ci coś w fabryce na dzień lub dwa tygodniowo. Brzmiało to całkiem rozsądnie. Wolałabym coś w pełnym wymiarze godzin. Co na przykład? Jeszcze nie wiem. Coś, w co mogłabym się mocno wgryźć. Wierz mi, Normo, to nie to samo, co studia. W pracy trzeba się nieźle natyrać. Wiem, ale postanowiłam spróbować. W takim razie odpowiedź mogła być tylko jedna. Zadzwonię do Stana Woodsa. Słyszałem, że rozwija interes. Dziękuję, Jack. Jestem ci bardzo wdzięczna. Chociaż tyle mogliśmy dla niej zrobić. W końcu przyszłość nadchodziła wielkimi krokami i już niedługo ogromna liczba mężczyzn miała się borykać z tym samym problemem. 540 z Anglika i 580 z matmy. Patrzcie i płaczcie. A skoro mowa o liczbach... Już przysłali? Wyniki testu kwalifikacyjnego. Przez 6 tygodni czekaliśmy na dwie liczby, które miały zaważyć na dalszych 4 latach naszego życia. Nie zaglądałeś do skrzynki? Nie. A ja owszem. I co? 730 z Anglika czy z matmy? Razem. Nie martw się, zawsze możesz pracować u mnie. Bardzo śmieszne. Był to społeczny darwinizm w swej najokrutniejszej postaci. A ty? Masz już wyniki? Wolałabym o tym nie mówić. To prywatna sprawa. Rozumiem.
Wolałabym o tym nie mówić. W praktyce znaczyło to, że Winnie zakończy karierę naukową na szkole pomaturalnej. Zresztą o co tyle krzyku? To tylko liczby. Łatwo ci mówić. Tobie jeszcze nie przysłali. To co? Jak przyślą, to przyślą. Nie martwiłem się tym. W każdym razie, nie bardzo. Ja miałbym się martwić? Skądże? Byłem po prostu ciekawy. Jak przysłali, to przysłali, a jak nie przysłali, przysłali. Witaj, kochanie. Mam cudowną wiadomość. Później. To była prywatna sprawa. Bardzo prywatna. Wchodząc do szafy, powtarzałem sobie, że to nic takiego. Nic a nic. Ot, parę nędznych cyferek w jakiejś dziadowskiej kopercie. Nie do wiary. 650 punktów, a z matematyki 580? Wieczór przepełniony był smakiem zwycięstwa i chińskich krokietów. 590, ale co za różnica, to tylko liczby. Razem 1240. Jestem z ciebie dumny, synu. Kto by pomyślał, że z naszego głąba wyrośnie taka mądra Jola? Dziękuję. Tym razem jednak naprawdę zdobyłem szacunek panów Arnoldów. Cudownie, kochanie. I kobiety, która ich kochała. Ja się tym zajmę. Daj mi go. Co ty wyprawiasz? Płacę rachunek. Ja też mam dobrą wiadomość. Dostałam pracę. Pracę? Jaką? Rozmawiałeś ze Stanem? Nie, odpowiedziałam na ogłoszenie Microelectronics. Nie muszę dodawać, że była to cudowna wiadomość. Pierwsze słyszę. To nowa firma. Programy komputerowe. Spotkałam się z dwoma wspólnikami. To ludzie 20-paroletni, prawie rówieśnicy Karen. Przyjęli mnie od razu. Zdecydowanie należało to uczcić. Ile płacą? 125, 130, 225 tygodniowo. To więcej niż ja zarabiam. Nie na długo. Zbankrutują, jeśli będą tyle płacić sekretarce. Nie jestem sekretarką. Kieruję działem finansowym. To tak, jakbyśmy usłyszeli, że Donna Reed zagrał Jetsów na pozycji głównego rozgrywającego. Wspaniale, mamo. Jestem z ciebie dumny. I naprawdę byłem. Wierzyłem, że da sobie radę. W końcu cała nasza rodzina tryskała inteligencją, talentem i błyskotliwością. Wcale nie miałem zamiaru się tym przechwalać. 1240. Już 12:40. Ja nie o tym. A o czym? O niczym. Ale skoro pytała, to mój wynik testu. Już ci przysłali? 650 z Anglika, 590 z matmy. Wspaniale. To tylko liczby. 650, 590. Cudowne liczby. Mogą być. Jestem z ciebie dumna. A co? W końcu była moją dziewczyną i rozumiała, że moje sukcesy były w niewielkim stopniu także jej sukcesami. Proszę, Yale, Princeton i Harvard. Poszukam jeszcze Dartmouth. Co to? Informatory wyższych uczelni. Dziwne, nie wiedziałem, że przy najlepszych amerykańskich uniwersytetach są szkoły pomaturalne. Jaki masz wynik testu?
Nie chcę o tym mówić. Daj spokój. Na pewno nieźle ci poszło. $725 z angielskiego, $757 z matematyki. Pominąłem zwyczajowe cudownie i jestem z ciebie dumny, aby przejść od razu do meritum. Razem 1481, 1482, ale to tylko liczba. Nie wierzę. Nie cieszysz się? Chyba żartujesz. Być może zachowałem się głupio, ale nie trzeba było geniusza, aby zrozumieć, że zamiast stać wiernie u mego boku, do zobaczenia na lekcji. Moja niewinna, prostoduszna dziewczynka, moja śliczna, kochająca i czuła wybranka, zostawiła mnie daleko w tyle. Ci ludzie stosują niesamowitą technologię. Mówiłam wam, że wypuszczamy nowy program? Mama bardzo szybko zakochała się po uszy w swojej nowej pracy. Dziś odkryłam, że mogę amortyzować koszty rozwoju w czasie całego roku budżetowego. A gdy dzieliła się z nami swoją radością, reagowaliśmy jak typowi mężczyźni. Zaczęliśmy się czuć zaniedbani. To dobrze, ale moglibyśmy dostać trochę, proszę, pieczywa? A im bardziej czuliśmy się zaniedbani, tym bardziej stawaliśmy się podejrzliwi. A gdzie jest komu masła? Mówiłam wam, że pracuję nad tym z Patem Banksem. To wiceprezes. Słowo daję. Proszę, fasolka i ziemniaki. To chyba wszystko. Próbowała nas spłycić masłem i fasolką, ale nie daliśmy się nabrać. Nie z nami te numery. Chwileczkę. Mam dziurę w skarpetce. Tak, nie dało się ukryć. Dom był w ruinie. Co się stało? Nic. A skoro mowa o ruinach, jesteś nie w humorze? Skądże? Ja zawsze jestem w humorze. Ale ja też mam swoje uczucia. O czym ty mówisz? O niczym. Nie powiem. Nie dam jej tej satysfakcji. Złościsz się z powodu moich wyników. Co? Nie bądź śmieszna. Nie widzę powodu do złości. I wcale się nie złoszczę. Jak długo mnie znasz? Prawie całe moje życie. Więc dlaczego nigdy nie powiedziałaś, że jesteś taka zdolna? Całe szczęście, że się tym nie przejmowałem. Przecież wiedziałeś. Wiedziałem, że jesteś dobra z matmy, ale nie wiedziałem, że z ciebie taki Einstein. Myślałem, że cię znam, a ty to przede mną ukrywałaś. Niczego nie ukrywałam. A dlaczego nie powiedziałaś mi o swoich wynikach? Nie wiem. Bałam się zranić twoje ego. Sama widzisz, że wcale mnie nie znasz. Ja w ogóle nie mam ego. Zachowujesz się jak głupek. Zauważcie, że gdybym miał ego, taka uwaga mogłaby mnie bardzo zaboleć. Dobra, jestem głupkiem. Powiedziałam tylko, że zachowujesz się jak głupek. Gdybym był tak zdolny jak ty, wiedziałbym od razu, o co ci chodzi. Jak widzicie, podchodziłem do sprawy w sposób dojrzały. Mam pomysł. Jedźmy do domu. Sam nie ująłbym tego lepiej. Tymczasem w naszym zamczysku... Co ty tu robisz? A jak myślisz? Kobiety. Jasna sprawa. Rozumiesz? Ta. Kobiety. Było to jedno z najbardziej wyczerpujących podsumowań rzeczonego tematu. Kochanie? Twoje skarpetki.
Dobranoc. A jednak nazajutrz rano wstydziłem się swojego zachowania. Stwierdziłem, że czas pogodzić się z tymi damskimi wyskokami. Czas pogodzić się z realiami XX wieku. Czas się zachować jak mężczyzna wyzwolony. Winnie? Oh, hi. I zacząć pełzać jak pies. Przepraszam za wczorajsze... Ja też. Może się gdzieś wybierzemy? Chciałbym ci to wynagrodzić. Dobrze? Bardzo chętnie. Nie mogłem pozwolić, aby poróżniły nas jakieś tam liczby. Gratuluję wyników testu. Cała szkoła o tym mówi. Przed tak zdolną, młodą damą otwierają się ogromne możliwości. Bardzo się cieszę. Nie wątpię. Odezwiesz się czasem? Dobrze. Dzień dobry panu. Jak leci, Kelly? Kelly? Przecież to imię żeńskie. Więc dokąd? Słucham? Dokąd się wybierzemy? Może by tak... I wtedy usłyszałem odległy zew, niczym pierwotny krzyk, niczym echo w sawannach dawnej Kenii. Rozległo się głosem bębnów pierwotnych plemion i powiedziało mi... Zabierz babę do kręgielni. O to właśnie chodziło. Kręgle. Cóż za natchniony pomysł. Fajnie tu, prawda? Tak. Bardziej niż natchniony. Genialny. Kręgielnia. Ostatni bastion męskości. Oaza stałości w świecie ciągłych zmian. Iście męska atmosfera. Niczym nieskrępowana wrzawa i takież stroje. Pot, wysiłek mięśni, czkanie i bekanie. Prawdziwi mężczyźni ciągnęli do takich miejsc jak muchy do miodu. Co ty tu robisz? Zachciało mi się pograć w kręgle. Widać, tata usłyszał ten sam pierwotny krzyk. Dzień dobry, panie Arnold. Co za niespodzianka. Przyłączycie się do nas? Czemu nie? Lepiej już być nie mogło. Wieczór w kręgielni, faceci zajęci męskimi sprawami. Masz piękną kurtkę. Dziękuję. Podoba mi się pani fryzura. Dziewczyny gadające o babskich sprawach. Wszystko jak Pan Bóg przykazał. Słyszałam o twoich wynikach. Jestem z ciebie dumna. Chwileczkę. Dziękuję. A ja słyszałam o pani pracy. Wspaniale. Gramy czy nie? Właśnie. Ty pierwsza, Norma? Po co marnować czas na pogaduszki? Tu się gra. Powodzenia, pani Arnold. Nie najlepiej mi to idzie. Nie szkodzi. Było wręcz doskonale. Aż nagle coś się stało. Rzucona przez mamę kula odbyła najdłuższy lot w historii gry w kręgle. Jej pęd był niepohamowany, jej postęp niepowstrzymany. Zmierzała nieubłaganie do celu, niosąc przesłanie, które odbiło się echem po całym kraju. Trąciłam wszystkie. Widziałeś? I wtedy coś pękło. Zagrajmy mecz mężczyźni, kobiety. I niech diabli wezmą przegranych.
Świetny pomysł. W ciągu następnej godziny odbył się najwspanialszy pokaz gry w kręgle wszechczasów. W wykonaniu nie pań, lecz panów Arnoldów. Tata i ja byliśmy świetni i nie baliśmy się tego pokazać. Przez następne 30 kolejek nie cackaliśmy się. Byliśmy bezlitośni. Zniszczyliśmy je. A kiedy już było po wszystkim, z pewnością były pełne podziwu. My w każdym razie byliśmy. Przykro mi, że tak was ograliśmy. Nie szkodzi, było bardzo fajnie. Gdy wracaliśmy do domu, znów wszystko było jak należy. Musieliście wygrać. Po prostu jesteście świetni. To wszystko kwestia formy. Musisz przekazać kuli pęd twojego ciała. A potem się rozluźnić. Wspaniale, kochanie. Naturalny porządek rzeczy został przywrócony. Teraz mogliśmy sobie pozwolić na wspaniałomyślność. A tak w ogóle, gratuluję wyników testu. Dziękuję. Nie ma sensu być takim zawziętym. Przecież świat jest wystarczająco duży dla nas wszystkich. A w ogóle, co z tego, że kobiety mogą wpływać na decyzje rządu, przejąć wielki kapitał, sterować polityką wewnętrzną, opanować oświatę, ulepszyć świat? W jednej ważnej dziedzinie muszą się jeszcze wiele od nas nauczyć. Tak, muszą się jeszcze nauczyć, jak robić z siebie idiotę. Opracowanie Telewizja Polska, Agencja Filmowa. Tekst Piotr Andrzej Majewski. Czytał Marek Ciuner.